Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj środa wyjątkowo, przepraszam za zwłokę, ale zdrowie mi nie pozwoliło. Wczoraj w ogóle nie miałem głosu, ani nie oddychałem przez nos. Dzisiaj już jest trochę lepiej, choć za głos przepraszam. I przepraszam za wygląd, bo widać, że jestem przemęczony. Niestety przeziębienie mnie nie chcę odpuścić. A kuzynka, doktorka mi powiedziała, jak półtora tygodnia temu zachorowałem na zapalenie gardła, że no bez antybiotyku to długo będzie trzymać i faktycznie tak jest, ale tego antybiotyku nie chcę brać. Z różnych względów, ale już głos myślę, że lepszy. I coś mnie będzie słychać. Mam mikrofon tutaj przy szyi, więc lecimy z aktualizacją, bo dużo się pozmieniało. No i co my tu mamy? Mamy tak. Nie mamy nadal siódemki zrobionej. Czekaliśmy tutaj za częściami. E, jeszcze nam dwie rzeczy zbrakły, to znaczy trzy takie sforżnie do układu planetarnego, ale zobaczcie, ten już jest złożony. Paweł właśnie sobie ustala luzy i wymienia ostatnie tam łożysko w, tutaj z tyłu, bo to jest z tyłu, jakby obudowy. Trzeba by to obrócić, żeby było zgodnie z kierunkiem ciągnika. Tam jedno łożysko jeszcze wymienia. Mierzy luzy, tu już ma niektóre rzeczy, widzicie, popisane nawet. No, i jak dobrze pójdzie, to może może dzisiaj będzie zetknięta ta przekładnia. Jeżeli będzie zetknięta, no to od razu ją kręcimy tam, i jak będzie tam, no to wjeżdżamy pod ciągnik no bo, no bo potrzebny klientowi mocno jest. A my już mamy troszeczkę obsuwy <laughs> tutaj. Krzysiu już porobił sobie różne rzeczy, podnośnik jest nowy, dokręcimy tylko obudowę WOM-u, ale nie chcieliśmy tego teraz robić, żeby nam się to nie przeważyło. No, i tak to słuchajcie, wygląda. Sam jestem czekam, jak, jak to zagra, mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeśli chodzi o 5720, bo tu się też dużo zmieniło, to tak, wjechała przekładnia już jest w ciągniku, jest połączona z silnikiem. Wjechała kabina, uzbrajamy to teraz, jest troszeczkę uzbrajania, słuchajcie. Piątki są trochę paskudne pod tym względem. Natomiast już sobie Krzysiu w międzyczasie, bo tam czekamy za niektórymi rzeczami, jeszcze takie tam oringi, których nie mieliśmy. Chociaż rzadko się nam zdarza, żebyśmy nie mieli jakichś o ringów, ale no, tych hakad nie mieliśmy. Robi sobie wyciek spod pod płyty rozrządu. Tu mamy ładnie rozebrane. I jak to tutaj sobie zrobi, to zakładamy pompę wtryskową. Ta jest nowa. Zalewamy olejem i robimy sobie testy sprężania jeszcze przy tym silniku. Raczej powinno być ok. Dół silnika mamy sprawdzony. Tam jest zresztą miska. Wygląda to pięknie. Poskręcamy to na nowej uszczelce. Damy tylko nowy O ring od rurki oleju, yy, która łączy pompę z blokiem. Standardowy temat to też, jakby, taka wiedza dla, dla Was, nawet dla mechaników, żeby tam jednak zaglądać, bo na pewno ma to wpływ na to, jakie później ciśnienie mamy w systemie yy, smarowania silnika. No, i jak to zrobimy, będzie tutaj dobrze. To ja przystępuję do aktualizacji kosztorysu, bo być może jednak klient się zdecyduje na zrobienie tych zwrotnic tutaj i tego zawieszenia. Być może, byłoby dobrze, mówi, że żebyśmy dali mu znać, jak mu wysłałem zdjęcia, że jest to zrobione, to też jakby odetchnął z ulgą i tu też niestety mamy obsuwę, bo jak czekaliśmy tu za częściami, to Krzysiu robił sobie 69, 10 tego za silnikiem, no ale już chciał go skończyć i jak go kończył, no to tu już te części czekały chyba tam z 4 czy 5 dni roboczych niestety, no ale tak to już jest na warsztatach, nie da się wszystkiego idealnie zrobić. A tutaj coś nowego. Tak, tak to jest podwozie od modelu 6620 na skrzyni bezstopniowej Autopower eCon 15, bo taka w tych modelach była montowana. Ciągnik u nas był naprawiany rok temu, była robiona przekładnia, czyli była przechylana kabina, wyciągnięta sama przekładnia, tylko ją zrobiliśmy i tam kilka takich drobnostek. I zrobiliśmy P50 przegląd, no i klient przyprowadził zgodnie z zapowiedzią na tulejowanie ramy ten ciągnik i na zrobienie zawieszenia. O ile tutaj jest grubsza OK na tych otworach w dywsze, tak tu jest tragedia na ramie i to już mamy zamówionego tego naszego ślusarza, który nam to ładnie wyspawa i wytulejuje. Dodatkowo jeszcze pousuwamy luzy na zawieszeniu kabiny. Czyli sprawdzimy siłowniki od amortyzacji. Przepraszam? Tak, siłowniki od amortyzacji, on HCS. To posprawdzamy, sprawdzimy sobie poduchy, sprawdzimy ten drążek, czy nie ma luzu na tych, na tych tutaj tulejach gumowo-metalowych. No i zrobimy zawieszenie, czyli podporę i TLS, bo to by na pewno poprawiło mega komfort pracy przy tym ciągniku. Dodatkowo usuniemy wyciek z uszczelniacza przy stawki, a to jaka na gwarancji, bo to było robione rok temu. Gdzieś tam coś nie zagrało. Tutaj ładnie to wyczyścimy, umyjemy. I jeszcze jak odpalimy ciągnik, to słuchajcie, sprawdzimy sobie, bo tam coś jeszcze z hydrauliką się dzieje ze sterem, ale to już po odpaleniu. O tym się musi zająć u nas Paweł albo Przemek, a ci zajęci innymi tematami. I tak to wygląda. Skrzynia rok przejechała, więc mam nadzieję, że będzie jechać dalej. A tutaj mamy, słuchajcie, tak wjechał nam w końcu 590 r też jest obsuwa i jestem w nałączu z klientem ostatecznie klient mówi nie jeżeli on wjedzie w poniedziałek czyli przedwczoraj, jak oglądacie ten film to jeszcze może być, to, to mamy robić go bardzo już go potrzebuje, bo ten ciągnik pracuje z opryskiwaczem tam jakoś się wspomógł, jeszcze pomocą sąsiada natomiast no, udało nawet się ten ciągnik wepchnąć gdzieś tam w piątek po południu i już zacząć działać Także mamy praktycznie za chwilę do odbioru, czekam za wynikami sprawdzenia wtryskiwaczy, ale też od razu będzie wyczyszczona pompa I jak to odbierzemy, no to możemy tutaj składać silnik. Przemek sobie rozebrał połączenie silnika z przekładnią, tam trzeba wiadomo flansze wymienić, tulejki prowadzące, no i robimy zawieszenie osi, czyli troszeczkę standardowy temat na tych Carraro osiach, bo to jest oś Carraro w serii 5000 tej pierwszej generacji. To tu jest problem. Generalnie ta oś cała lata przed tył. Oprócz tego mamy zużyte te tulejki. Te tulejki. To musimy no, zrobić. Dodatkowo przeguby i końcówki. No, bo zobaczcie, tu już nie ma co zbierać. Jak w porę zauważycie jakieś napęknięcia w tych osłonkach, a macie, nie macie luzu na przegubie, to naprawdę warto tę gumkę wymienić. Bo raptem odbijacie końcówkę. Wykręca, tu sobie zaznaczacie odległość żeby już później nie walczyć z, ze zbieżnością, wykręcacie to, zdejmujecie zabezpieczenia, wsuwacie to od nowa, dobry smar włożyć do środka i naprawdę to jeszcze pochodzi, bo wiadomo, te fabryczne no to, to też jest pewnie coś lepszego sprzed 10 nawet lat niż pewnie to, co dzisiaj w najlepszych oryginałach się sprzedaje, takie mam wrażenie przynajmniej. E, już wy, uci, wycieki tutaj na płosiach na zwrotnicach musimy zrobić, ale to już dzisiaj Przemek będzie ogarniał. Też troszeczkę inaczej to jest rozwiązane, bo to jednak jest oś Carnaro. Nie mamy typowych łożysk stożkowych, a mamy do góry tulejka, a na dole mamy taki czop półokrągły, widzicie? E, tu jest właśnie dół, tu jest góra, jest właśnie w prostokącie. Znaczy jest takie jakby, no, prosto to idzie, a tu jest po takim, takie ja, jabłko jakby, nie? Dobra, i tak to wygląda. Robimy jeszcze, słuchajcie, tutaj musimy luz osiowy skasować na podnośniku, on nam trochę chodzi na boki, więc szkoda by było, żeby to się bardziej zużyło. Um, takie jeszcze tutaj słuchajcie, rzeczy są jak filtry, oleje. Musimy tam powymieniać siłownik przy kierownicy. Zapomnieliśmy, dzisiaj się dopatrzyliśmy, że jeszcze połówkę dźwigni, ale to będę dzwonił klientowi, że, że przepraszamy, to gdzieś tam zapomnieliśmy wpisać na ten protokół. Taka no pierdołka, ale, ale pewnie by klient będzie chciał. Um, no, i chyba to tyle, nie? No, ha, wyciek robimy jeszcze tutaj na wale i robimy układ wentylatora, nie? O, to już też troszeczkę tu jest kiepskie. Zastanowimy się nad paskiem, ale na pewno rolki mają dosyć. A ten pasek dopiero jak wyjmiemy, to dopiero będziemy wiedzieli, czy, czy, czy więcej coś trzeba z nim robić. Turbo z tego co kojarzę, ok. Tłumik też ładny jeszcze jest. No, to, to powinno nam e, zagrać. Tu co musimy przejrzeć te węże dwa czy któryś nie jest już kiepski, bo wiem, że one też lubiały pękać. No, a tu mamy, słuchajcie, robimy 69,30 premium, też w końcu wjechał na warsztat. To zrobiony przegląd P50. Yy, mamy tutaj kilka niewiadomych, jest teraz, mamy tak uganane z że robimy diagnostykę, jeżeli to wszystko zagra, no to to myślę, że później pojawi się film. Na razie nie chcę więcej mówić, no bo, bo też nie wiemy do końca, czy będziemy naprawiać niektóre rzeczy, czy nie, jaki będzie scenariusz. Więc tutaj wolę uszanować wolę klienta. O też nie wiadomo, jak później, co, co, czy on, ten, ten ciągnik będzie, czy nie będzie, czy, czy będzie sprzedawany, czy będzie remontowany. Nie chciałbym gdzieś tutaj nagadać głupot, za przeproszeniem. Mamy już dwie z czterech zagadek rozwiązane pozytywnie, co mnie bardzo cieszy. Klienta jeszcze bardziej. Zostały nam dwie. Konkretnie musimy sobie kondycję silnika sprawdzić i e, chociaż moc wypluł, słuchajcie, rewelacyjną, pamiętacie na filmie, a, e, ale no, jednak troszeczkę gdzieś tam poboru oleju jest, to zobaczymy. Jeżeli dół będzie ok, no to fajny scenariusz naprawy, bo tylko robimy głowice, wymieniamy zestawy naprawcze, e, panewki korbowodowe i, i będzie to na pewno chodzić. I zajrzymy jeszcze sobie do fotela, bo tam też jest decyzja, czy byłby nowy, czy, czy remontujemy ten, czy nic nie robimy. W zależności od tego, czy po prostu będziemy faktycznie na ciągnik naprawiać, nie? I mamy tutaj już ponaprawiane wszystkie trzy sekcje. Tu są, słuchajcie, elektryczne, ESTV. Faktycznie przyczyna była taka, że klient kiedyś podmienił sobie jeden silniczek, bo prawdopodobnie było podejrzenie, że padł tamten stary. Widzicie, on jest nawet srebrny. A te są zielone, ale niestety wszystko się pomieszało, wszystkie kalibracje się rozjechały, adresy jakieś tam, nie wiadomo co tam się wydarzyło, ale opaki to ładnie tutaj po, poprzypisywali, jest skalibrowane, działa super. Yy, I skrzynia biegów, mamy ładnie posprawdzany blok, tam takie wymieniliśmy sprężynki od układu chłodzenia sprzęgieł i yy, skrzynia jest skalibrowana i chodzi miód, naprawdę miód, nic byśmy tutaj nie tykali. Mieliśmy podobne przypadki i, i też tak się to kończyło właśnie przy premiumkach, że mimo przebiegu tam 12 tysięcy czy 11 godzin po skalibrowaniu tej skrzyni, wyczyszczeniu tamtych kanałków w bloku, naprawdę ta skrzynia jeszcze no chodziła, nawet powiedziałbym lepiej jak w niejednym nowym ciągniku serii M na autokładzie czy tam serii R, też takie jeszcze się sprzedają. A, no i też już minęło od naprawy rok, dwa, trzy i nadal te skrzynie jadą, to znaczy, że, że jeszcze w nich życie jest. Tu widzę, że nawet nasze lampy są chyba ze Spareksa. Te co mają 4800 Lumenów. Cieszy mnie to bardzo, chociaż tak troszeczkę jest to zrobione. Wiadomo, po gospodarczemu na szybko, ale, ale pewnie świecić świecą ok. Tam jeszcze widzę taka dodatkowa instalacja. Tu brat mi mówił, Tomek, że on robił przegląd, że prawdopodobnie tutaj prąd został wzięty do tego z wiązki. Bo tu jest wiązka tak samo chyba jak na Amerykę, też jest taka sama pod te kierunkowskazy, chyba nam się wydaje. I chyba z tego wzięli z tej wiązki ten prąd i po prostu on fajnie wtedy sobie. No, jak tu mamy kierunkowskaz, co tam też ładnie świeci. I tych błędów chyba nie ma, bo nic tam się nie świeci w każdym bądź razie. A tak, maszyna no moc mi się podoba tego ciągnika i w ogóle dźwięk tego silnika, naprawdę jeszcze nie najgorzej to chodzi, więc może może jednak ten ciągnik gdzieś tam zostanie, nie zaczymy właśnie, zależy od budżetu, to, to będziemy podejmować decyzję, co dalej i tak to wygląda, słuchajcie pojechał nam 6910 do klienta, pojechał dzisiaj 6320, ten, który otrzymał cały zestaw LED-u, łącznie tam z maską, kierunkami i tak dalej. Zrobiliśmy jeszcze w międzyczasie 7820 panu Jackowi, naszemu klientowi, to gdzieś tam na poście pewnie widzieliście, no było kilka takich bardzo szybkich zabiegów. No i jesteśmy w trakcie przeglądania dwóch kolejnych ciągników, 6420 SE i pychamy właśnie. Jesteśmy w trakcie wpychania tutaj takiego ciągnika 620M. To nas trafił od naszego też stałego klienta. Niestety zaświeciła się tam kontrolka odciśnienia oleju. Kazałem natychmiast zgasić silnik i nie jechać ani metra dalej. Nawet nie próbować do domu dojechać. Zwalimy miskę, musimy zajrzeć, bo jest faktycznie jakiś problem tam. No, czujnik wskazuje zero. Jeszcze sobie, najpierw sobie odkręcimy miskę, zobaczymy, jeżeli tam będzie wszystko ok. Wepniemy manometr, przekręcimy tym silnikiem, bo musi być taka kolejność. Nie? No nie możemy tego zrobić odwrotnie, bo faktycznie ta kontrolka się od razu zapala i to tam jest coś faktycznie, albo padł czujnik całkowicie od razu, albo jest faktycznie coś nie tak. Wolelibyśmy, żeby jednak było oczywiście ten temat czujnikowy, ale no niestety, jak wiecie i oglądacie nasz kanał, to różnie to bywało. Dlatego musimy taką procedurę zastosować, bo być może jeszcze się uda coś Uratować, jeżeli to jest faktycznie temat pompy. Dobra, i tym optymistycznym wariantem odmeldowuje się. No i co? A jeszcze w czasie zrobiliśmy gdzieś tam parę już wyjazdów, to to muszę się pochwalić, bo w końcu zaczęliśmy wyjeżdżać. Nawet tych wyjazdów będzie jeszcze więcej w przyszłym tygodniu. Tam mamy no, tak na dwa auta, będą po trzy dni chyba w trasie, tak się zanosi. O tak naprawdę Paweł tutaj sobie złoży tego IVT. Krzychu już będzie sobie to później podciągnik wpychał, będzie wjeżdżał podciągnik, to już sam a Paweł w tym czasie już będzie jeździł, no i Tomek też jedzie tam robić kolejne VGT, GR i tym podobne. Podoba nam się to bardzo. W ogóle efekt nam się podoba tego. I chyba naszym klientom też się podoba. Takie drugie życie trochę dla tych ciągników. Niewielkim kosztem tak naprawdę. I tym pozytywnym, już teraz po raz drugi akcentem kończę. Trzymajcie się i życzę Wam dużo zdrowia. Cześć.